Ile i leci, leci, leci. Kubertyk. Witajcie w kompocie numer 122. Wita Was ekipa w składzie R. Krychlewski i Marek Talecki. Wyciskamy sok z jabłek ponad 121 razy. Dzisiaj jest 122. Mamy nadzieję, że smak każdego kompotu Wam odpowiada. Dziś piwemy na tapetę, właściwie na... Ale wiesz co, to może nim przejdziemy do głównego tematu, to, to troszeczkę takich ogłoszeń parafialnych. Może przekażmy, bo usłyszą temat, niektórzy się zrażą, a tu mamy fajne rzeczy do powiedzenia, prawda? No, dobrze, dobrze. No, nie będzie tak źle. Z fajnych rzeczy. To chcieliśmy gorąco pozdrowić i pogratulować kolegom z Magatki, dwusetnego odcinka. Szacunek. No, gonimy, gonimy. Tak, czu, czujcie, czujcie nasz, nasz oddech na plecach, nie o to. Nie no, w sumie zaczęliśmy znacznie później jednak, z drugiej strony to nie, nie chodzi o ilość, tylko chodzi też o jakość. Myślę, że tutaj jesteśmy w tym peletonie razem. Tak, no na pewno nie jesteśmy tak dłudzy, natomiast w sensie z długości odcinków, natomiast staramy się może, żeby były troszeczkę no tak, bardziej. Ale trochę, trochę jest inny profil też naszego podcastu, jakby nie patrzeć. Co jeszcze chcieliśmy? Aha, część z Was może mieć problemy z... Znaczy, liczę, że się to rozwiąże do czasu, kiedy to będziecie słuchać. Ochoczo nasz... nas troszeczkę przyblokował Cloudflare, więc jeśli korzystacie z DNS-ów Cloudflare'a, no to niestety nie pobierzecie kompotu, bo zostaliśmy zaklasyfikowani no men, omen jako pornografia. No... Zawsze wierzyłem w to, że nasze treści są gorące i pikantne. Gorące, <noise> tak. No staramy się problem rozwiązać, natomiast nie bardzo jest znaczy, To też nie wszystkie DNS-y, tylko chyba znaczy, tam ten jeden, blokujący? Taki. Tak, 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 ostatnio. Tak, tak. Trzy jedynki, trójeczka tak, na lubi. Jeżeli jesteście bardzo purytańscy i macie ten najbardziej wrażliwy, no to niestety musicie chwilowo do pobrania kompotu zmienić DNS-a. Tak jest. Albo... Skorzystać z VPN-a. Właśnie. I tym sposobem doszliśmy do naszego bohatera dzisiejszego odcinka, bo właśnie o VPN-ach będziemy dzisiaj prawić. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology. Tutaj z ogromną przyjemnością dodam, że jest to również firma, która oferuje świetne rozwiązanie, właśnie VPN na swoich, na swoich produktach. I o tym będzie też troszeczkę dalej. Też. Nie tylko, tak. ale też. Dokładnie. Także generalnie mamy na celu przybliżyć Wam w ogóle całą ideę, wykazać różnice między różnymi rozwiązaniami, no i trochę podzielić się własnymi doświadczeniami. Jak w każdym odcinku w gruncie rzeczy kompotu. Dokładnie. No się Wypadałoby zajrzeć do, się skupić się, czy rozpocząć od od czegoś takiego jak w ogóle definicja, co to jest VPN, tak? VPN, czyli Virtual Private Network, to nic innego jak wirtualny kanał łączący dwa punkty: wirtualny, czyli niefizyczny, natomiast prywatny, czyli wyizolowany od ruchu publicznego. Jest to realizowane za pomocą tak zwanego tunelowania. Remku, jesteś bardziej techniczny, przybliżysz, bo tutaj chodzi o jakieś kapsułkowanie, o szyfrowanie i tak dalej. Tak, także użyjesz pewnie prostszego języka, łatwiejszego w rozumieniu naszych słuchaczy niż ja bym uszuł. Nie wiem, czy to będzie, będę się starał w każdym razie. To może sobie tak wymyślmy na razie taką hipopotamiczną, hipotetyczną sytuację, gdzie mamy, może nawet niekoniecznie nas jako osobno, tylko mamy oddział firmy w Warszawie, oddział firmy, nie wiem, w Katowicach. Może w Radomiu? Muszą, albo w Radomiu, Albo w Kielcach, w każdym innym pięknym mieście tego pięknego skądinąd kraju może być, jak również w Burkina Faso, obojętnie. I oni chcą ze sobą współdzielić w jakiś tam sposób pliki, tak, bo pracują na jednej bazie klientów i jedni i drudzy sprzedają. Może magazyny mają różne, no ale klient czasem przyjedzie tu, czasem przyjedzie tam. Więc warto to jakoś tam wymieniać ze sobą. Warto też, żeby klient, który się zadłuży w jednym sklepie, nie mógł zrobić zakupów w drugim, no takie drobiazgi, które się, które się przydają, no i chcieliby połączyć swoją sieć w jedną, więc mogą sobie albo wziąć pęczek drutu na ciężarówkę i, i jechać z punktu A do punktu B rozwijając ten drut. Właśnie, tutaj chciałem zwrócić uwagę, że VPN jest tak naprawdę rozwiązaniem ekonomicznym do czegoś, co funkcjonowało przed VPN-em, czyli łączami dzierżawionymi. Dokładnie tak. No ale no to nam zaraz nas policja schaltuje, no bo nie można drutu rozciągać, więc ten drut musimy przez kogoś pociągnięty podkupić. Więc jeżeli właśnie kupujemy jakieś dedykowane połączenia, no to to jest bardzo, bardzo problematyczne, i, i tak naprawdę to już gdzieś to i, i tak i tak będzie wirtualne. Gdzieś to będzie już teraz na tyle się technologia posunęła, że oni Wam sprzedadzą kabel, natomiast ten kabel nie zawsze będzie tym samym kablem. On będzie szedł przez różne dziwne i miejsca, i, i punkty. Więc o co chodzi? Żeby nie, nie ciągnąć tego przewodu osobno, zakładać gdzieś na, na łączach jakichś takich dużych sieciowych, ATM-owych jakich, jakichś reguł, to można wpuścić po prostu ten nasz ruch do tego internetu pełnego wszystkiego i go odpowiednio opakować. W ten sposób go opakować, żeby osoby postronne nie miały możliwości wglądu. To, co przesyłamy, tak, żeby nie widziały po prostu całkowicie treści. Dzieje się to właśnie przy pomocy kapsułkowania. Z racji tego, że ruch w internecie jest oparty o, to już kiedyś tam mówiliśmy, jak, jest jak cebula, ma warstwy, więc można jak ogry, tak, więc można z któregoś miejsca się po prostu cofnąć, tak? I jeszcze raz zapakować w jedno, w jedno ubranko. Ten, te, te nasze pakiety, tak żeby one wszystkie wyglądały jak klauny z McDonalda, tak żeby nie było wiadomo, co mamy, co mamy wewnątrz, tylko wszystkim na końcu nadajemy jakby te same, to samo opakowanie, które je, które je przykrywa. I idąc tym, tym tokiem rozumowania, to niekoniecznie musi być site to site, tak, czyli to nie musimy po, połączać działu firmy, tylko po prostu możemy mieć jakiegoś pracownika, czy teraz w czasach pandemicznych zrobiło się to bardzo modne, gdzie po prostu mamy pracowników zdalnych, tak? Nie wypijają nam kawy w biurze, siedzą w domu, niszczą swoje krzesła, zużywają własny prąd, ale pracują dla nas. Więc mhm. ja, ja bym jeszcze tak, taką analogię, nie wiem czy może mi skorygujesz, ale bo tak naprawdę nasze łącze internetowe, czyli generalnie ta jest w internecie, to bym przyrównał do takiej szerokiej autostrady, tak? I teraz mhm. no, ileś mamy pasów ruchu, no i oczywiście na, na kawę każdy pas to jest, powiedzmy, jakiś tam protokół czy jakieś połączenie, tak? Natomiast gdybyśmy puścili takim pasem pomiędzy innymi autami kolumnę rządową w sprzeciwnianych szybach, bez rejestracji, no to mniej więcej to by tak odpowiadało takiemu tunelowaniu właśnie, czyli byśmy nie wiedzieli, kto... A strzelać warto. A strzelać warto. <laughs> no dokładnie, dokładnie tak. No właśnie. Te vpn -y Przydają się, do, do tego dojdziemy, natomiast prawdopodobnie też słyszeliście o innych rozwiązaniach, które troszkę mogą zachować się podobnie, ale jednak, się, jednak różnią od typowego VPN-a. Takich rzeczy to jest VPN Proxy, Smart DNS i, i Tor, czyli Donion Router. I teraz na czym polegają te różnice? VPN Proxy często możecie znaleźć na przykład, na przykład w, w, w OP-ze jest zintegrowany, mhm. prawda? Czyli jest to takie rozwiązanie, które tak naprawdę tylko wybiórcze, tylko, tylko transmisję HTTP, tak czy HTTPS, powiedzmy, że to, to ona, ta transmisja jest szyfrowana, tak? Oczywiście. I dodatkowo jest ukrywany nasz adres IP z tego, co kojarzy. Natomiast. To jest takie jakby VPN, tylko że dla, dla jednej usługi. Mamy sobie jakąś tam usługę, którą chcemy specjalnie chronić. Najczęściej jest to ruch WWW, i zamiast. VPN nam na poziomie systemu operacyjnego, więc wszystkim aplikacjom działającym w, na komputerze komunikację. Czy pozwala, tak? Czy ona tam skorzysta, czy nie, to jest inna sprawa, natomiast pozwala. Ale tutaj mamy taką różnicę, że to jest po prostu ta aplikacja, na której, której mamy tą usługę uruchomioną, tak? Czyli to nie siedzi w systemie, tylko siedzi w aplikacji. Mhm. SmartDNS znowu. Odbiega w sumie znacznie, tak realizuje pewne funkcje VPN-u, tak, w sensie jakby korzyści dla użytkownika, natomiast tak, ani nie ukrywa naszego adresu IP, ani nie, nie szyfruje, bo to jest jakby, są jakby elementy takiego kanału przecież. Umożliwia obejście pewnych ograniczeń, tak, do których również wykorzystujemy VPN. Ten smart DNS na, tak naprawdę zajmuje się tylko, tylko wybranymi elementami ruchu, tak? Tyl tylko te ele elementy przekierowuje przez yy dedykowane serwery właśnie DNS. Zgadza się, ale to tutaj bardzo łatwo możemy znaleźć analogię do tego, od czego zaczęliśmy. No również przez ten smart DNS właściwie jesteśmy teraz zablokowani. Tak? Z racji tego, że on jest w tym momencie w naszym rozumieniu błędnie skonfigurowany, to niektórzy z Was, którzy z niego korzystają, nie mają do nas dostępu. Mhm. No i na końcu yy, Tor. No to, to jest tak naprawdę wydzielona już sieć anonimowa, która troszeczkę inaczej działa, bo wykorzystuje węzły, tak? takie mhm. nody, przez które można anonimizować ruch i, i jest praktycznie, nie wiem czy jest możliwe dotarcie, jakiś rewers, taki rewers, taki wsteczny. Tak, jest możliwe. Tracking? O co chodzi w torze? Tor to jest taki rzucanie kostką plus głuchy telefon. Tak sobie to możemy wyobrazić. Przyjmijmy dla, dla uproszczenia, że mamy sześć węzłów w sieci, sześć nodeów. Rzucamy kostką, jeżeli nam wypadnie jedyneczka, zgłaszamy się do, do pierwszego node'a. Potem ten node, który dostał nasz pakiet, nasze zapytanie, które gdzieś kierujemy do internetu, natomiast przekazujemy nie tak jak, tak jak domyślnie routerowi, który dalej stara się to najprostszą, najkrótszą, najszybszą drogą dostarczyć do odbiorcy, tylko to my decydujemy najpierw, że to pogadajmy z jedyneczką, tak? I teraz jedyneczka nie wysyła tego w świat, bo to byłoby za proste. Jedyneczka drugi raz rzuca kostką, sprawdza, co wypadło i powiedzmy wypadła trójka, więc pakuje to, co jedynka w tym momencie wysyła do trójki. Nie wiem skąd to, ale chce do tego dostać się. Tylko ten adres, zna adres trójki. Już, nie, już trójka już nie wie o tym, że to my wysyłaliśmy, powiedzmy Jesteśmy piątką w, ten, w tym układzie, to ona już, trójka już nie wie, że to wysłała piątka. Trójka wie, że ktoś powiedział jedynce, albo sama jedynka chce się dostać gdzieś. I ona znowu rzuca kostką, znowu to wysyła. I w zależności od tego, ile tych rzutów kostką jest, tyle razy ten pakiet się najpierw jakby losowo odbija po tej naszej sieci, żeby później gdzieś wyjść w świat jako żądanie. I to, co przychodzi, jest tak samo po kolei jak gdyby przesyłane do tych drugą stronę do, te, do tych nodów. Także mamy w tym momencie zapewnione to, że nasz ruch nie pojawia się z jednego punktu w internecie, tylko z losowych i nie wszyscy wiedzą skąd ten ruch pochodzi. Natomiast jeżeli, odpowiadając na twoje pytanie, w jaki sposób można zaburzyć prywatność tego rozwiązania, bardzo prosto kontrolując nody. Im więcej node'ów kontrolujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz rozmawiał sam ze sobą lub wiedział, skąd szły te pakiety. Więc jeżeli, powiedzmy, kontrolujesz tam 60% node'ów, to jesteś w stanie zdeanonimizować całkowicie ruch. Mhm. No, tak czy inaczej, to na pewno wymaga też zasobów sporych zasobów nakładów. I, dokładnie. I, więc prawdopodobnie nikomu tego na to stać. Poza tym, no to trzeba też w konkretnym pewnie celu takie taką wigilację przeprowadzać też, tak? No. Mhm. Tak czy inaczej, jeżeli czujecie taką potrzebę, to możecie z tego korzystać, ale do wielu zastosowań wystarczy Wam VPN, który na pewno będzie dużo bardziej wydajny, a prawdopodobnie też jakby to powiedzieć, zapewni Wam wystarczającą, wystarczający poziom bezpieczeństwa i, i prywatności. I nie wzbudzi tak dużych podejrzeń w Langley. Mhm. Więc warto Przybliżyć do czego w ogóle taki VPN się przydaje, tak? No, no właśnie, po co? No, no, no Przede wszystkim użyjemy VPN-a wtedy, kiedy zależy nam na, na bezpiecznym dostępie do lokalnych zasobów. Tak, czyli masz NASA w domku. Tak. Ja mam też, tak. I będąc gdzieś, w zdalnym w innym miejscu, chcielibyśmy korzystać z zasobów, które na nim się znajdują. Więc VPN jest tutaj rozwiązaniem, które no, w znaczny sposób, jakby zwiększa bezpieczeństwo takiego połączenia, prawda? No dokładnie tak. No w tym momencie nie łączymy się bezpośrednio. Te nasze oknologowania czy te wszystkie rzeczy, które i tak i tak są szyfrowane jakoś tam w internecie. Natomiast, jeśli by nie były, jeśli byśmy mieli rzeczywiście kogoś tam złego po drodze, który bardzo by chciał nam zrobić kuku, to to jest tak, jakby opakowane jeszcze w jeden w jedno złotko, w jedną... w jeden, w jeden szary papier i tam już dostać się jest trudno, bo nie widać, co się dzieje. Znaczy generalnie chyba nie wiem, to jest chyba jak zamkami, tak? Czyli wszelkimi zabezpieczeniami nie ma chyba stuprocentowo pewnych, takich jednych, jedynych. Natomiast tak naprawdę wszystko polega na tym, żeby utrudnić, tak? Żeby utrudnić, Skutecznie czy, utrudnić, dokładnie. Nie wiem, zwiększyć czas potrzebny do... czy, czy, czy nakłady potrzebne do, do, do włamania się, do, do przechwycenia zdeszyfrowania jakby takiej transmisji. Uh -huh. Także to nie, nie się, po prostu to zwyczajnie będzie opłacało. Kolejny element, no to zabezpieczenie komunikacji w otwartych sieciach. No często korzystamy z jakichś hotspotów, tak? Hotelowych, najpianych, czegokolwiek, czy, tak. nie, podróżujemy i w, tak, w, tak, właśnie w hotelu łączymy się do sieci, czy, czy w jakiejś restauracji. No to ktoś mógłby powiedzieć, no okej, okay, ale jeżeli ja tam korzystam, przeglądam sobie w, w telefonie witryny czy Facebooka, no to to może nie jest to potrzebne, ale jak przyjdzie ochota nam wykonać jakąś płatność, czy zalogować się do banku, no to jednak warto wtedy takiego vpn takiego VPN-a skorzystać, prawda? Oczywiście, no na szczęście już aktualnie w 2021 roku większość naszej komunikacji, znakomita większość naszej komunikacji w internecie jest i tak i tak szyfrowana, tak? Czyli jeżeli łączymy się z pocztą, to nasza hasło nie leci otwartym tekstem. Jeśli logujemy się do banku, to, czy jakiegokolwiek nawet serwisu społecznościowego, czy, czy aukcyjnego, czy, czy, czy czegokolwiek, to jest to szyfrowane wszystko. Jednakowoż dla osoby, która ma złe intencje jest możliwa deanonimizacja tego ruchu. Tak możemy się pod kogoś podszyć możemy przesyłać fałszywe certyfikaty. Jest to opierdliwe i nie jest to najprostsze do zrobienia, natomiast jest to możliwe i w sieciach takich, gdzie sieć jest w ogóle otwarta. Tak, nie mamy szyfrowania żadnego, bo jeszcze tam póki jest WPA czy tam coś, no to jeszcze te pakiety sobie lecą. Ten. Natomiast yy, zdarza się, że pewne strony internetowe nawet w samych ciasteczkach, które wysyłają i, i one są czasem otwartym tekstem, potrafią jakieś tokeny, jakieś rzeczy, których byśmy po prostu nie chcieli, żeby ktoś, ktoś inny wiedział. Lub po prostu ktoś inny będzie nas trollował, tak? Mhm. Podmieni nam serwer DNS i i zacznie nam podkładać jakieś inne strony. Certyfikat Let's Encrypt nie jest szczególnie trudno dostać. Trzeba się postarać, tak? Natomiast no, jest to w zasięgu. Więc tutaj jakby też zwiększamy nasze bezpieczeństwo. Ja generalnie wyznaję zasadę, że powiedzmy do takiego normalnego internetowania. Raczej nie łączę się z takimi sieciami. Nie wejdę do banku w żadnej sieci, której nie jestem do mojego banku, w żadnej sieci, w której nie jestem administratorem. Lub ewentualnie nie jest to sieć operatora. Sieci operatorskie są całkiem przyzwoicie zabezpieczone na szczęście. Mhm. Jednym z elementów, które z wykorzystaniem VPN-a obchodzimy, to są restrykcje geograficzne. I tutaj to często boli, tak? bo tu nawet nie chodzi o to, żeby oszukiwać po to, żeby za coś nie płacić. Ale wręcz często Przeciś... jest tak, że chcemy zapłacić nawet, ale nie wiadomo dl dlaczego. Nie chcą nas. Nie chcą nas, tak. Są, nie wiem, Hulu na przykład w Polsce nie jest dostępne, tak? Czy nie? Disney Plus też przecież nie jest, póki co, tak? Dostępne. Pandora Radio zdaje się też. I gdybyście chcieli skorzystać z tych usług streamingowych, no to bez vpn bądź być może tam, nie wiem, Smart DNS chyba też obsługuje. To zależy od operatora. Zależy, jak dobrze jest to zweryfikowane. To, to generalnie się nie da, tak? No i teraz kwestia jest taka, że no co wtedy, tak? Zrezygnować, bo ktoś nie chce na pieniędzy? No niby można, tak? Jest. T... No, no mo można, ale generalnie tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby się poddawać, tylko no jesteśmy w końcu mieszkańcami globalnej wioski. No to, to miejmy takie same prawa, jakie wszyscy. Zresztą ja wielokrotnie się wypowiadam na temat tej regionalizacji, że to jest po prostu wydone. I, i, I nie wiem, dlaczego to cały czas funkcjonuje. No ale okej. Okay. Także. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że dajmy na to, mamy usługę w naszym kraju, a często podróżujemy. No to dlaczego? Mielibyśmy za granicą, mieli być od, odcięci od czegoś, co no, za co zapłaciliśmy i, i, i normalnie. Dokładnie tak. Mieszkając się czy korzystając w Polsce możemy, a za granicą już nie. No, sorry. Także to, to też tutaj jest, jest taki Niektóre aspekt. Niektóre serwisy to jest też powiedzmy czas, czasem wykorzystywane. Niektóre serwisy potrafią mieć różne ceny w zależności od tego, z jakiego jesteśmy regionu. Tak, czyli ceny są dostos dostosowane do możliwości zakupowych, do wartości, jak gdyby pieniądza w danym regionie. No i w ten sposób też czasem się przydaje, tak, żeby z jakiejś usługi na przykład skorzystać taniej. Dokładnie, ale tutaj nie jest to takie już to jest już śliskie troszeczkę, natomiast to jest to możliwe. Dokładnie. Zresztą ten problem, który wspomniałeś, czyli ten taki online price discrimination. To on również działa troszeczkę. Na mniejszej skali, oczywiście. Jeszcze, jeszcze inaczej. Tak? Znaczy tak, ale chodzi mi o to, że, że nie, nie tylko to, że regionalnie my jesteśmy jakby traktowani powiedzmy czę często gorzej, tak? Uh -huh. Ale też wchodząc na witrynę. Kolejny raz widzimy inną cenę już, tak. tak? Czyli na przykład yy, właściciel, firma, która tą stroną zarządza, stwierdza, że OK, jest zainteresowany, no to trzeba w tym momencie podbić stawkę, tak? Dokładnie. Skorzystanie z VPN-a umożliwia podłączenie się, jakbyśmy byli pierwszym klientem, w związku z czym możemy jakby odzyskać tą, tą, tą bardziej atrakcyjną cenę. Także to też często się tutaj przydaje. Przy rezerwacji biletów, przy rezerwacji hoteli, oczywiście. Tak, jak najbardziej. Dokładnie, Ponieważ... turystyczne, hotelarskie, tak tutaj często, często czy bilety są, tak, lotnicze, tak to często. Jak yy, sprawdzicie, to, to niestety tak to działa. Tak od tej strony już jest inna cena. To jest po prostu kryminał moim zdaniem. Zgadza stanem. się. No, możemy obejść też cenzurę, tak? Czy to będzie cenzura, w, nie wiem, jakaś chińska, rosyjska, koreańska, polska? Właśnie to, to jesteśmy w stanie to ominąć, jakąś reżimową, tak? Mhm. Coś co, coś, co jest gdzieś zablokowane. No w Polsce na przykład są... Ale też cenzurę taką lokalną, no tak? bo jeżeli mamy w korporacji, powiedzmy witryny są wycięte, czy, czy w szkole, co generalnie jest jakby plusem dużym, bo nie chodzi o to, żeby za załatwiać w godzinach pracy, czy, czy nauki, to jednak czasami zajdzie potrzeba, no to zamiast całą politykę tutaj dla jednego użytkownika zmieniać, tak, można na chwilę po prostu skorzystać z VPN-a po to, żeby jednak na, na stronę, która jest na czarnej liście, tak chyba użyłem niepoprawnego określenia, ale najwyżej znowu trafimy w jakieś inne dns na zablokuje no także ograniczenia na firewallu, na przykład właśnie w sieci firmowej czy szkolnej też, też ten VPN nam umożliwi obejść, tak korzystanie z torrentów. Ja wiem, że tutaj na to słowo je, od razu masz, reagujesz jakby na czerwoną, na czerwoną chustę, natomiast ja twierdzę, że peer-to-peer -peer sieci, mhm. one same w sobie są tak samo szkodliwe jak posiadanie noża. Tak? To zgadza się, tak. To od użytkowników zależy, co z nim robią, więc często jest tak, że wbrew pozorom zasoby pewne, jakieś aplikacje, czy coś można ściągnąć z torrentów i one jakby te, te adresy torrentowe, one są mhm. Udostępniane przez autorów tych programów, bo chodzi jakby o odciążenie ich serwerów, tak, żeby. żeby no oczywiście, no, programy. Tak, I no, coś tak, Tak, dokładnie, żeby, żeby to jednak łatwiej było szybciej pobrać i żeby to, się, to, to obciążenie było rozproszone nieco, a, a nie tylko zatykało łącze w jednym miejscu. Także oczywiście to korzystanie z torentów, no, to. to jest aspekt etyczny, tak? Jakby w wielu, wielu sytuacjach. Ten VPN oczywiście może pomóc Wam. No, ukryć to przed operatorem. No, tak, ukryć, jeżeli mielibyście. Tak, dokładnie. Kolejny aspekt, który może wbrew pozorom też VPN rozwiązać, to jest łączycie się do serwerów z grami online. Wydawałoby się, że VPN raczej będzie tutaj robił podgórkę, tak? Ponieważ no, ruch jest szyfrowany, będzie być może wolniej, tak? No, raczej tak. Ale często jest tak, że dostawca usługi internetowej nie lubi, jak użytkownicy w sieci łączą się do serwerów, bo to mocno obciąża całe, całe, całą infrastrukturę. Natomiast uh -huh. jeżeli skorzystacie z VPN-a, no to nie będzie widział tak naprawdę, gdzie się łączycie, tak? Więc. Taką restrykcję da się w tym momencie też ominąć. Zgadza się. No, większość. Dalej. Większość z nas y, świadomie, nieświadomie ma, jeśli chodzi o swoje abonamenty na internet mobilny, włączone z zgody marketingowe. Poczytajcie sobie, na co te zgody marketingowe zezwalają. Tak? Czyli tak naprawdę operator może Wam dodatkowo serwować reklamę. Jeżeli nie chcecie z jednej strony. Wydawać tych pięciu złotych więcej za odwołanie zgód marketingowych, możecie po prostu cały swój ruch z komórki puszczać przez VPN-a w ten sposób jest on niewidoczny, niemożliwy do, do weryfikacji, do przejrzenia przez, przez operatora. No, często jeszcze operatorzy stosują różne zagrywki, takie, że jeden ruch jest priorytetyzowany, a inny jest, jest jego priorytet zmniejszany, tak, żeby odciążyć swoją sieć, żeby te ten ruch, który jest właśnie jakiś taki zasobożerny, na przykład niech to będzie torrent, czy tak jak mówiłeś, to, to granie online miało niższy priorytet lub gdzieś tam było w którymś miejscu wycinane, a tutaj wszystko leci szyfrowane, nie wiadomo co jest w środku i ten, ten ruch po prostu przechodzi. No właśnie i ostatni element to jest to, od czego właściwie zaczęliśmy, czyli, czyli side to side, czyli, czyli połączenie takim VPN-em dwóch lokalizacji Mhm. I w tym momencie jakby na routerach zwykłych, tak w każdym z tych punktów my konfigurujemy takiego VPN-a po to, żeby, już, żeby komputery w tych sieciach lokalnych w każdej z lokalizacji, żeby nie musiały no, korzystać z, z, z klienta VPN. Dokładnie, dla nich wtedy jest to całkowicie przezroczyste, Całkowicie przezroczyste. dokładnie. Powiedzieliśmy w czym, do czego się przydaje, natomiast no teraz wypadałoby też powiedzieć no, w czym przeszkadza, tak? No, bo może, jeżeli... może jeszcze ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że do czego się przydaje, to wiemy, ale też trzeba uprzedzić, że VPN wszystkiego nie załatwi, tak? Znaczy nie załatwi nam stuprocentowej prywatności czy anonimowości, tak? W tym w takim sensie, że jednak jeżeli łączymy się do jakichś siteów, to one nadal mogą zostawiać czasteczka, mogą sprawdzać, z jakiego urządzenia się łączymy, jaka rozdzielczość na przykład jest jest tak komputer. Więc tutaj to, co na przykład Apple w Safari zadało, czyli, czyli to. Tracking Prevention, uh -huh. to minimalizuje to dodatkowo. Natomiast Naturalnie. No, generalnie to, to nie jest tak, że, że jesteśmy totalnie... Nie jest to lek na całe zło. Tak. No dobra, to w czym, w, w czym przeszkadza VPN? Z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, Romko. Przede wszystkim jest wolnik. VPN-a możemy, nie wiem, samemu postawić sobie w domu, tak? W tym momencie cały nasz ruch będzie, nieważne gdzie jesteśmy, będzie zawsze wychodził z domu. Uh -huh. No ale... Nasze łącza domowe no, nie jest zawsze symetryczne, najczęściej nie jest symetryczne, nie jest też również zazwyczaj najszybsze. Tak? Inni domownicy również korzystają w tym czasie z zasobów sieci, więc to się nakłada, to będzie się, to będzie się spowolniało. No, możemy sobie wykupić usługę VPN, o czym będziemy za chwilkę jeszcze rozmawiać, u jakiegoś dostawcy mhm. w jakimś innym pięknym kraju, czy, czy nawet u nas. Natomiast to no, też zawsze musimy dojść do jakiegoś dodatkowego serwera. Poza tym nawet sam sprzęt, który, bo zdaje się, że ty możesz też chyba szyfrować, tak może wypina na ustawić na, 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 na swoim sprzęcie, prawda? Na tej tak. nie? Tak. Ale tam też już masz y, y, uwagę taką, że przepustowość przez to, że ten komputer musi też to y, tak. zaszyfrować, odszyfrować, spada tam chyba o jedną trzecią, tak? tak? To znaczy, Sam no, Dream Machine chyba pozwala tam łączać 10 gigabitowe, natomiast on jest w stanie VPN-a przepchnąć w okolicach tam chyba 2-3 gigabitów. Więc no, to na razie nie jest to jak gdyby wąskie gardło dla większości sieci. Mhm. Jednak przy jakichś tam prostszych routerkach, czy, czy jakieś, nie wiem, VPN-ie na Raspberry Pi, no to wydajność tego urządzenia będzie również, również kulała. Zdarza się, że przez VPN jest szybciej. Oczywiście. Szybciej się coś pobiera, czy, 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 szybciej, czy szybciej, sprawniej działa? Może być tak, że, na, że nawet jak, jak gracie i łączycie się przez serwery, bo załóżmy, że serwer z Grom jest, nie wiem, w Stanach, połączycie się do, do Stanów, no to ten nasz ping z Polski do Stanów będzie inny. Jak się połączymy przez serwer VPN, to gdzieś tam. Może być krócej, jak gdyby. Ale przy dobrze skonfigurowanej sieci i sieci, gdzie nie są nałożone dodatkowe ograniczenia, czy dodatkowe priorytetyzację konkretnego ruchu nie powinno to mieć miejsca. Mhm. Możemy tak, y, tak przyjąć. Ale z, jak z twojego doświadczenia, to jest tak, że jest transmisja wolniejsza, czy również y, czasy dostępu, pingi i tak dalej? Pingi, generalnie naj, największa różnica jest na pingach. Ostatnio sprawdzałem, no to było rzędu, bo sprawdzałem prędkość 5G u mojego operatora, bo wreszcie włączył to bez dodatkowych opłat. Przeczekałem go. Mhm. E, dziękuję Orange. Ale musiałeś w panelu klienta włączyć. Tak, ale naturalnie musiałem powiedzieć, że chcę. Natomiast ja by... oni już nie chcą ode mnie. <noise> znaczy dodatkowych biletów. Ale do czego, do czego zmierzam? Miałem ping na poziomie 56 milisekund. Zorientowałem się, że został mi VPN włączony. Jakiś wyparty. No i ten ten. Ale to kto, kto go włączył? Ja. Aha. Bo <noise> przygotowywałem się do odcinka w Dobrze, dobrze. I. Po jego wyłączeniu tam prędkość była właściwie na tym samym poziomie, tak samo kiepskim poziomie, przyjmijmy od razu powiedzmy, że, <laughs> powiedzmy żeby nie, nie, nie sadzić tutaj stokrotek, gdzie ich nie ma, a być nie powinno. Natomiast ping miałem dwa razy krótszy, tak, czyli tam miałem rzędu 26 milisekund, co i tak jest dużo, natomiast przy transmisji radiowej, no to jest jeszcze do, do przymknięcia okiem. Ale sama, sama prędkość to tutaj nie było dużej, dużej różnicy. To co, to, co jeszcze, to, co jeszcze, jak gdyby decydujemy się, powierzając ten, kupując tego VPN-a od kogoś, tak? czyli możemy kupić go jako usługę, no to w gruncie rzeczy on w tym momencie jest tym strażnikiem, przez niego przechodzą wszystkie nasze dane. I od niego w gruncie rzeczy zależy, ile on w tych danych będzie grzebał, tak, ile, ile rzeczy będzie magazynował, ile tej naszej prywatności. On postara się gdzieś tam zmonetyzować, więc to jest jakby dodatkowa kwestia taka, że w się, rzecz operatorowi VPN musimy, musimy bardzo ufać. No tak, bo generalnie jest, jest, jest lista, którą podinkujemy też, gdzie można podejrzeć, jakby którzy dostawcy, co że tak powiem, co rejestrują, tak? Czy, czy, czy mają logi, bo niektórzy, to jest kwestia tam, nie wiem, może tygodnia, czy udostępniają rządom, nie do końca a pewnie w 100% wiarygodne. Zależy, kto za nie płacił. Nie każdy, na przykład, dostawca oferuje coś takiego jak kill switch, tak, czyli w momencie zerwania transmisji, żeby automatycznie przestać nadawać. zamknąć wszystkie kanały, tak żeby żeby, tak, żeby nie było można namierzyć naszego adresu i tak dalej. Także tak jak, jak mówisz, no, to, to zaufanie musi też jakby no, z czegoś wynikać, tak? więc prawdopodobnie. Są rankingi, pewnie takie doświadczenia innych ludzi, więc na, na, na pewno nie warto się kusić na jakieś promocje, tak, że, nie wiem, rok czy dwa lata teraz VPN będzie za 1 piątą ceny, ale nie znamy firmy, tak, nie znamy do tego dostawcy. To, to jest zawsze jakieś tam ryzyko, tak, że a raz, że będzie wolno, dwa, że gdzieś nie będzie wcale tak bezpiecznie, bo informacje o, o nas będą przechowywane przy, przy, przez tego dostawcę warto zwrócić uwagę, bo my mówimy o VPN- jakby o, o usłudze, natomiast ona w zależności od tego, co my chcemy osiągnąć, to ona albo bazuje na tym, że my możemy sobie postawić serwer u nas, albo ten serwer właśnie jest gdzieś indziej, czyli jeżeli mamy serwer u nas, Dokładnie. to my nie, nie połączymy się za granicę, tak? Ograniczenia takie np. przykład tam globalizacyjnego, bo, bo nam tego nie zapewnia, tak? Bo ten serwer jest cały czas jakby u nas w naszym kraju, tak? Chyba, że mieszkamy w Sosnowcu. To <laughs> no, chyba, że. Natomiast jeżeli chcemy... Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Sosnowca. Tak. Natomiast jeżeli chcemy właśnie, na, nam zależy na takim rozwiązaniu, no to niestety trzeba, trzeba skorzystać jednak z, z jakiegoś rozwiązania właśnie z party. Zewnętrznego, dokładnie. Tak. Są również VPN-y darmowe. Powszechnie wiemy i powtarzaliśmy to już 150 razy, powtórzymy to jeszcze raz. Jeżeli coś jest darmowe, to my jesteśmy produktem, tak? Więc tutaj nie dajcie się nabrać na darmowe VPN-y, bo Ograniczacie swoją prywatność, a zamiast ją po, powiększać, sprzedajecie oddajecie swoje dane. Co jest jeszcze tak możliwe z racji tego, że ten zazwyczaj ten ping jest taki mm, nierewelacyjny, to będą kulały wszystkie usługi, gdzie ping jest ważny, czyli gry online, streaming, VoIP. Także jak na przykład chcielibyście, żeby. O, to jest dobre, to jest dobre. Ja, jak, jak ten, jak jesteście uczniami, tak? I chcecie. Przerywam internet, przerywam internet, Udowodnić, yy, tak, udowodnić że już macie problem z internetem, połączyć przez VPN-a, który jeszcze dodatkowo spowolni Teamsy, i będziecie mogli spokojnie z, z, ze spokojnym sumieniem uniknąć, znaczy olać po prostu zajęcia. Bo Słuchajcie, bo się nie profe profesor Marek z doświadczenia <laughs> prawi. Ja, ale naprawdę, tak, abstrahując to, no, to jak, znaczy, bo w wielu przypadkach rzeczywiście się okazuje, że, że ta łączność, hmm. te połączenia do internetu, niestety nie u tego działają dobrze. Poza tym, no pewnie. to obciążenie dziś jest zupełnie inne niż było rok temu. I faktycznie to, to, to czuć, ale nie zmienia to faktu, że wielu osobom jest to nawet na rękę, tak? jest to wymówka, i skrętnie z niej korzystają. Także. No, oczywiście, że tak. Wiecie. Życie, życie. Polek potrafi. No i jeszcze minus jest taki, że nie wszystkie sieci korzystają na, pozwalają na korzystanie z VPN-a. To się zdarza w jakichś takich sieciach lepiej zabezpieczonych, hotelowych, knajpianych czy szkolnych, bibliotecznych, gdzie jak gdyby administrator nie życzy sobie, żeby po konkretne treści czy konkretne rzeczy były obchodzone z jego blokad, więc blokuje również korzystanie z. VPN-a. Można to robić na wiele set y, milionów sposobów tak naprawdę i w gruncie rzeczy od y, zaangażowania obydwu stron zależy na ile jest to skuteczne, bo to jest taka troszeczkę zabawa w kotka i beżka. Dokładnie. W którymś momencie której ze stron się znudzi. Zazwyczaj będzie to administrator, bo mają ciekawsze rzeczy do robienia niż, niż ściganie ludzi z VPN-em, natomiast no, też miejmy świadomość to, że jeśli udostępnimy sobie jakieś zasoby po VPN-ie i, i nagle podłączymy się do jakiejś dziwnej sieci, to ona nas tam nie puści. Albo, albo nie wiem, z, źle skonfigurowany router może również blokować połączenia takie popularne VPN. To wszystko po prostu zależy od, od konfiguracji tej, tej ostatniej sieci, do której się łączymy. Czasami są sieci, gdzie na przykład jeden ruch, który nie jest filtrowany, tak, to, to są pingi, tak, czyli ICMP i DNS-y. I, I tutaj też są rozwiązania VPN-ów, które potrafią wysyłać transmisję w tych pakietach. No, oczywiście, że tak. Także to, to czasami może być jedyna to możliwość. można żeby... różnie, różnie ukrywać, natomiast no, są też sieci takie, w których ten VPN się połączy, ale będzie niesamowicie wolny, bo tam jest jakaś priorytetyzacja pakietów i ten taki cały ruch nieznany dostaje najniższy priorytet i on właściwie nie działa. Wszystkie chwyty dozwolone. Mhm. No właśnie, to teraz tak. Technicznie, jakby idea jest taka sama, tak jeżeli chodzi o, o vpn -y w każdym przypadku, natomiast y, y, różnią się efektywnością, bezpieczeństwem w zależności od zastosowanego protokołu, prawda? I teraz mam ja tutaj przybliż trochę, bo tych protokołów <laughs> jest trochę. I, i, i... A to mnie co jakiś czas zmienia i dobrze, bo to. Jak będę coś wiedział, to, to to się tutaj... Nie, to jak nie wiesz, to się wypowiedz. Aha. Tak, się tak się tutaj działa. <laughs> nie, nie wiem, to nie, się nie, wypowiem. Nie, nie, nie będę wchodził w, w paradę. Myślę, że jest wielu takich oratorów nie tylko w polskim internecie, to mają swoje 5 minut, ja nie potrzebuję. Ja już jestem, wiesz. N nie musisz udowadniać, jasne. Najstarszym chyba. Tak strzelę, bo jest najmniej bezpieczny, więc pewnie jest najstarszy, jest Point-to-point point tunneling protocol, czyli. No właśnie, to, a ja chciałem tylko powiedzieć, przerwę znowu, bo chciałbym Ci przerywać, to przerywam. No. Kto stworzył ten protokół? Mały Mięki. Właśnie, Microsoft. Co więcej, yy, wiesz w którym roku? Nie wiem. Poczekaj, z niech zgadnę, bo on jeszcze w, 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 Strzelam w 97, 98 Nie, wcześniej. Wcześniej? No. Tak, jak USB, 96. No bo w Windows 95 go nie było. Mhm. Czyli w OSR 2 go dodali. Także od 96 roku tak naprawdę można mówić Fukrowi tak, bo to był chyba jeden z pierwszych. Jak nie w ogóle pierwszy. świecie to w świecie Unixowym zawsze chyba coś istniało. Niepoko, nie, nie przygotowywałem się historycznie. To, to jeżeli, jeżeli chcecie, to nas chętnie, chętnie poprawcie. Mhm. Na pewno to puścimy dalej. Też się czegoś nauczymy. Point-to-Point -point Tunneling protokoł PPTP. Najprostszy z protokołów. Działa na jednym porcie 1723. 1723. On zdaje się stosuje własne szyfrowanie i to jest jego epidemię prawda? Wiesz co, on chyba działa na... Autentykuje się po papie, czapie, ms-czapie, czyli takie typowo Windowsowe. Nie, on korzysta z RC4, który sam w sobie nie jest zły, natomiast on... Jest tam chyba krótkie, ile dobrze pamiętam, ten, ten klucz, który, który Nie, MD4 jest złamany, MD5 jest bezpieczne. Dobrze. To jest po prostu przy obecnej mocy obliczeniowej możliwe zdekodowanie tego, co się, co się wysyła tymże protokołem. I nie jest aktualnie zalecane jego używanie. Nieco bezpieczniejszym protokołem i. Według niektórych, również niezalecanym, ale ja się do nich nie, nie zaliczam, jest L2TP. Jest to dość podobne przy konfiguracji do, do PPTP. Jedyna różnica jest taka, że poza użytkownikiem i hasłem, bo mamy autentykację użytkownika, podajemy jeszcze Shared Secret. Czyli to jest takie jakby dodatkowe hasło dla wszystkich. Ona dla wszystkich jest to samo. Mhm. Niezalecane jest również jego stosowanie, hmm. jeśli chodzi o firmy. No i rzeczywiście, no może jakbym miał, nie wiem, pierwsza z brzegu sieć, która, firma, która mi przychodzi do głowy, CD Projekt, to raczej bym tego tam nie używał, bo tam są raczej ważniejsze rzeczy. Br nie imputuję, że oni tego używali, tak po prostu sobie wymyśliłem. Tak, tak, tak. tak, tak, tak losową tak. Nie, firmę. Przypadkiem. Akurat się tak przypadkiem, taki, 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 taki tak przypadkowy przypadek. No to po prostu tam przez to jest, jesteśmy w stanie się przy dużych nakładach obliczeniowych złamać tego IPSeka, który, który w środku lata, czyli to szyfrowanie. Tam do nich to się włamało, cyberpunk jakiś, wiesz? A, no to, to tak. <laughs> Słyszałem, że im poprawił, poprawki porobił że w kodzie. Może w końcu zacznie lepiej działać. Na, na PSA. a <laughs> Następne OpenVPN, i to jest właściwie standard przemysłowy. To jest o tyle, o tyle fajny i niefajny. A nie powiedziałem, że L2TP wymaga tam chyba trzech portów otwartych, o ile dobrze pamiętam, ale to wszystko, wszystko znajdziecie w instrukcji. I o tym też za chwilkę opowiem, o co chodzi z tym otwartym portem. Odnośnie OpenVPN, a o tyle fajny VPN, że on może działać na dowolnym porcie. Potrzebuje jednego tego portu. Czy Porta, jak kto woli? Może to być TCP, może to być UDP, czyli nieważne, czy to jest z potwierdzeniem, czy bez potwierdzenia, domyślnie VPN -y raczej działają na UDP, bo nie ma znaczenia, czy ten pakiet dojdzie, czy nie dojdzie. I tak te warstwy w środku zapewnią ewentualnie retransmisję, więc nie, nie, musimy, się nie musimy być pewni, że, że wszystko, co, co wyślemy, zostanie dostarczone. Jest jednym z lepiej przebadanych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Protokołów, ponieważ kilka lat temu został zweryfikowany jego kod źródłowy, jak również implementacja, kilka tam implementacji jego, i to nie jest tak, że on jest otwarty, to jedna sprawa, tak? natomiast no, mamy wiele, mimo że jakieś oprogramowanie, na przykład nie wiem, ostatnio Sudo, Unixowe, Linuxowe. sudo To inna sprawa. Yy, zostało, niby jest od, od 10 lat, miało jakąś podatność. Tak została niedawno odkryta, nikt tego nie widział. No więc tutaj ten kod został zweryfikowany pod względem bezpieczeństwa. To nie znaczy, że tam na 235% wszystkie podatności zostały wykryte. Pewnie nie. No mądrze, ludzie nad tym siedzieli i szukali dziury w całym. To jest co innego, jeżeli sprawdzamy kod, czy działa, a co innego, jeżeli sprawdzamy wszystkie możliwe aspekty, kiedy on się może wysypać. Więc jest to jeden, yy, jeden z lepszych wypionów. Niestety posiada dość duże zapotrzebowanie na zasoby. Tak? Czyli A konfiguracja on... jest prosta, czy dość skomplikowana? Dość skomplikowana. Ujął. Dość skomplikowana, wymaga specjalnego klienta, nie ma go w systemie operacyjnym. Zazwyczaj wszystko jest w pliku konfiguracyjnym podane dla, dla użytkownika, czyli wystarczy odpowiedni klient i odpowiedni plik konfiguracyjny, ale to jest VPN, który sprawia najwięcej kłopotów takich, żeby go uruchomić, żeby ruszył. Jak już ruszy, to będzie działał, ale jednak ja z niego nie korzystam zbyt często. Czy mam go uruchomionego? Natomiast mam również inne, mam również inne, inne możliwości wejścia i, ale po prostu te, które są zawsze wbudowane w system, tak nie potrzebuję do tego dodatkowych aplikacji. Teraz e, Web VPN, to jest, na przykład dostępne w Synology. To, to jest kwestia taka, że łączymy się z jakąś tam stroną internetową. I ta strona internetowa buduje tunel, którym przesyłane są nasze informacje. Do tego jest potrzebny jakiś taki kawałeczek sterownika, który nas cofnie z powrotem w tej warstwie OSI, żeby nie wiem, poczta wychodziła również, komunikowała się tym, tym, tym kanałem. Nie, nie, nie mylcie tego z takie proxy VPN, bo to, bo to nie jest to. Natomiast tam jest wszystko szyfrowane SSL-em zazwyczaj i, i, i różnie jest to przez różnych całkiem bezpieczne. Dalej, Wireguard. Stosunkowo nowy gracz na rynku. Ostatnio również przeszedł jakiś audyt bezpieczeństwa i wypadł na nim dobrze. Yy, powiem Ale to jest mi... jakiś cały czas chyba w fazie eksperymentalnej, tak? Z tego, co yy, tam czytałem. Czy to już... raczej chyba nikt tego takiego deploymentu w środowiskach yy, przemysłowych chyba na dużą skalę jeszcze nie, nie przeprowadził. myślę. Początek tego roku, koniec zeszłego yy, zaczęły, się, zaczęły być przymiarki, żeby go integrować z dużymi rozwiązaniami takimi routerowymi. Nie znam nikogo, kto by zupełnie przyszedł na Wireguarda. Jest czasem dostępny jako opcja w, w płatnych VPN-ach w party, czyli takich, które kupujemy u kogoś. Podobno dobry, podobno ma nieduży narzut. Nigdy go nie stosowałem, ponieważ hardware, który, którego używam nie ma tam tego łatwego do zainstalowania, a nie czułem potrzeby instalowania jakichś dodatkowych pakietów konfiguracji z konsoli, bo się w tym dobrze nie czuję. A jeżeli mam coś, co działa i wiem, że jest sprawdzone, zweryfikowane i jak najbardziej mi, mi wystarcza, no to, to po co mam się pchać na nieznane mi wody. Mhm. No właśnie, wspominało się o PPTP na samym początku, a jest coś takiego jak SSTP, czyli Secure Socket Tunneling Protocol, i to jest też dzieło Microsoftu. Ono wyszło bodajże w Windows Vista. W kolejnych wersjach jest też, jak najbardziej, ale z tego co wiem, to go na inne platformy nie ma, tylko na Windowsa. Bo, No, także i też gdzie generalnie jest bardziej bezpieczny tak, niż PPTP. PP, PP, Tam zdaje się, że PPTP wykorzystywał klucz 28 bitowy tu już mamy 256, ale też na przykład jest podatny chociażby na coś takiego jak um, TCP Meltdown. Mhm. Także, tak, ta, jak ktoś tam potrzebuje głębiej się yy, wczytać, to, to podeślemy też yy, podeślemy, podeślemy linki, bo to no, warto wiedzieć. Tak, jeżeli jesteście administratorami i chcecie na większą skalę, czy zwyczajnie zaspokoić ciekawość, to, to to warto. Ja znalazłem jeszcze coś takiego, co no, też stosunkowo, no znaczy nie powiedziałem, że może tak nowy jak WireGuard, ale, ale projekt, o którym wcześniej nie widziałem, jest darmowy i open source'owy. A ja dalej nie wiem. Y, nazywa się Nazywa się Soft Ether, czyli Software Ethernet, VPN. I ponoć jest szybki, tak? I wspiera m.in. właśnie na przykład takie usługi jak właśnie VPN over ICMP, czy VPN over DNS. Wspiera Ethernet Bridging w warstwie drugiej i IP Routing w warstwie, w warstwie trzeciej przez, przez VPN. No mnóstwo, mnóstwo fajnych, ciekawych. Rzeczy. Zapowiada się smacznie, przynajmniej na, na tyle, na ile tutaj moja wiedza sięga, to, to przyku moją uwagę. No i oczywiście jest multiplatformowy, tak? Czyli mm -hmm. działa na Windowsie, na Linuxie, FreeBSD, Solarisie, a na MacOSie jak najbardziej też. No, oczywiście, dość ciekawe. Teraz tak, bardzo dużo sprzedawców, czy to będą sprzedawcy hardware'u, czy to będą sprzedawcy usług, czy software'u, będzie wy. Wpisywało niestworzone rzeczy a propos bezpieczeństwa ich VPN-a, że to jest military great encryption, że nie wiem, Mossad się do nich nie włamał. Pozdrawiamy pana pa Patryka. <laughs> Czy inne jakieś takie po prostu, przepraszam, głupoty, żeby nie powiedzieć tego mocniej, że to jest przez nich wymyślony algorytm, że jest nie do złamania i jest super fantastyczny i, i, i jakieś, nie wiem, superkomputery z NASA sobie z tym nie poradziły i tak dalej, i tak dalej. Nie czytajcie tych głupot. Szyfrowanie dzieli się na dwie grupy. Albo jest to otwarty kod, który został sprawdzony, zweryfikowany i wszyscy wiedzą, jak się tym szyfruje i wszyscy wiedzą, jak to działa. Albo coś jest do luftu. Dlaczego jest do luftu? Bo nikt tego nie sprawdził i nie wiadomo, jakie to jest. A jeżeli nie wiadomo, jakie jest, to znaczy, że jest do luftu. Koniec. kropka. Protokołów, które są nieznane. Cudownym protokołem to on się zna, sta stanie, ten nieznany, jak przejdzie weryfikację, jak zostanie sprawdzony. Każdy inny może być najcudowniejszy, najlepszy na świecie, ale nie jest sprawdzony, czyli jest, to niczego nie stosujemy go. To tak w... Ostrzeżenie. Y, temacie ostrzeżenia, tak. No ale taka taka racja, że to jest na tyle poważny temat, tak, nasze bezpieczeństwo i prywatność, że byle komu no, nie warto tego oddawać. Zgadza się. Jeśli chodzi o to, od kogo ewentualnie kupić vpn jako usługę, to poczytajcie sobie, tak? To nie jest tak, że, że jest jakiś najlepszy i, i jedyny bezpieczny, jedyny koszerny dostawca. Dla mnie jest to trzech. Jeden, powiedzmy, z trzech, pomijając jakieś tam antypatie, sympatie do, do firmy, do ich działań marketingowych i tak dalej, to bezpieczny wydaje się ExpressVPN. Oni przechodzą jakieś audyty, przy czym audytuje, audytuje ich Price, Waters, Price Water House Coopers, czyli firma, która, o ile dobrze pamiętam, Exxon puściła, w sensie przekręty przez, przez parę lat przykrywała, więc nie jest to chyba super fantastyczny audytor. Poza tym, co taki audytor może sprawdzić? On sprawdza AIT, czy on sprawdza przebieg dokumentów? No tutaj też marketing. Normalnie to tak? się zgadać. <laughs> nie dajcie się zabrać na, na marketing, natomiast oni mają. Ponoć coś takiego, że cała maszyna cały wasz ruch przechodzi przez maszynę wirtualną, która nie zapisuje nic na dysku, wszystko się dzieje w ramię. Jak wy się wylogowujecie z tego VPN-a, to ona zostaje wyłączana i, i, i wszystkie wasze dane nikną. Każdy dostawca musi zbierać jakieś dane telemetryczne, żeby zobaczyć, czy wy jako klient nie robicie go po prostu w Bambuko. Jeżeli ja sobie kupię nie wiem, ekspres VPN-a, rozdam go, nie wiem, 20 przyjaciołom i nagle wszyscy zaczną z tego używać. No to ja robię ekspres VPN w bambuko. No i ten VPN musi sprawdzić, musi się przed tym bronić. Tak więc nie wierzcie w takie bajki, że tam nie ma logów i że to jest super, super wszystko bezpieczne. Minim, Jakieś minimum musi być. Czy to minimum wpływa na naszą prywatność? Każdy sobie musi odpowiedzieć. Jest to kwestia jakby zaufania. Kolejnym jest Popularny w naszych polskich internetach, bo ma korzystne warunki dopłacania do, do osobom, które go promują, jest NordVPN, więc najczęściej polecany przez różne y, gwiazdy YouTube'a czy, czy tym podobne. Nie znaczy, że on jest zły. Taki mają model marketingowy, podobno dobry. Mhm. Mieli nawet jakiś tam włam jakiś czas temu, no ale to kto tam nie miał. Nie używałem go długo, używałem tylko jakiegoś triala, natomiast nic złego nie mogę o nim powiedzieć. Jeśli tutaj taki, przy okazji quick tip, jeżeli chcielibyście poużywać tych VPN-ów, to czasem warto ściągnąć sobie aplikację z App Store'a i wiele z nich ma siedmiodniowy darmowy okres próbny, czy tam nawet miesięczny, za którym, który możecie w tym czasie możecie sobie przetestować, zobaczyć jak to, jak to będzie działało i ewentualnie Wykupić go później, czy przez stronę, czy przez Zaplot. Czy, czy przez to już tam od Was zależy, bierzcie tam gdzie taniej w gruncie rzeczy. Jeśli chodzi o ostatnią firmę, najmniej znaną to jest firma Surfshark. Mhm. No i co za tym idzie? Zazwyczaj jest ona najtańsza. Również ma tam możliwości, tak jak, tak jak ta konkurencja, zmiany, zmian regio, re, regionalnych. Czyli możemy za nagle, nagle wychodzić z jakiejś tam Argentyny czy inne obułki na Faso, jeżeli, jeżeli chcemy. A chyba tych dwóch państw akurat nie ma, no ale nieważne. I oferuje, tak jak, tak jak i konkurencja, różne, różne algorytmy, różne sposoby na połączenie. Niektóre z nich umożliwiają nawet konfigurację routerów, tak? Czyli możecie cały ruch ze swojego routera domowego, oczywiście niektórych. Niektórych brandów, tylko niektórych producentów przez niego wypuścić. Natomiast ja akurat mam Jeżeli Przy czym nie promuję go. Tak? Ja nie, nie twierdzę, że on jest lepszy, niż twierdzę, że on jest bezpieczniejszy. Ja go kupiłem, bo był akurat tańszy. Zrobiłem tak, kupiłem na promocji najlepszy możliwy, najtańszy. Najlepszy, naj, najtańszy z niezłych, bo może tak. Co on ma dodatkowo? Można go uruchomić na telefonie na przykład i ma taką funkcję, że może sam usuwać to, co mówiłeś, trackery, czyli to jest, ma funkcję Clean Web. Mhm. Czyli trackery, malware, takie różne złe rzeczy, które nam się w internecie mogą pojawiać, może, am, może nam usuwać, tak? no bo ingeruje w cały, na, cały nasz ruch, więc tutaj, tutaj ma taką możliwość. Miałem włączone, sprawdziłem, czy widzę różnicę. Nie widzę różnicy. Inne mechanizmy, które mam, również, również to spełniają to, tą funkcję. Łączy się dość szybko. Ma ten, tego chill Switcha, tak? Czyli jeżeli się rozepniemy, no to nie będzie naszych danych wysyłał gdzieś tam niezabezpieczonych. Można ustawić go, żeby się automatycznie łączył. I tyle. No. Mam wykupione 27 miesięcy, jakaś taka dziwna była promocja. Jeżeli chcecie, to wrzucę, wrzucimy gdzieś tam linka, natomiast nie namawiamy do klikania, nie namawiamy na kupowanie z tego linka. Jak... Czy to będzie link afili afiliacyjny? Będzie afiliacyjny link, oczywiście. Ja coś dostanę, a wy chyba też. Ale nie wiem. Ja chyba miesiąc i wy chyba też miesiąc dodatkowo. Więc tam żaden, żaden biznes na obu stron. Natomiast jakbyście chcieli, to... to jest VPN, którego sprawdzałem przez ostatnie kilka tygodni. Które medytacją miałem go nawet przez, przez tydzień włączonego zawsze i w każdej sieci. Patrzyłem, czy, czy jest jakby taka widoczna różnica w tym, w tym, że jest włączony. Nie zauważam różnicy. Ani in plus, ani in minus. Po prostu działa w tle, robi robotę. Mhm. czyli można go mieć można go mieć moim A zdaniem jaki jest standardowy koszt tak? jak już tam o nim mówisz to go... jak już o nim mówię czym jest funkcja aplikacji serwery kupmy standardowo przy czym to jest tak, że oni mają zawsze jakąś promocję, kosztuje 9,22 zł za miesiąc mhm. no to... przez pierwsze 24 miesiące Tak, natomiast to już potem od Cena taka cennikowa, rozliczana przez miesiąc, taka, jaką zapłacicie 48 zł za miesiąc, tak? czyli jakiś kosmos. Ale tutaj promocja, talon na balon, biorąc od razu 24 miesiące, płacimy 9,22. Ja z czegoś podobnego korzystałem, przyznam, przyznam się szczerze. Warto, znaczy nie korzystam z tego tak na co dzień. Czasem warto mieć możliwość sprawdzenia, jak działają nasze serwisy z różnych miejsc świata, czy serwisy klientów. Po prostu się to przydaje, dlatego, dlatego tego używam. Nie, nie używam tego, żeby jakoś specjalnie się chronić, specjalnie, nie wiem, oglądać jakieś treści. I jest mi, po prostu przydaje mi się to do pracy. Tak? Nie jest to potrzebne, natomiast przydaje mi się. Kiedyś korzystałem z czegoś, co się nazywało ProXPN, co kupiłem za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze na licencję jakąś wieczystą. Natomiast ona po jakimś kilku, kilku latach po prostu skutecznie ten serwis przestawał działać, aż teraz chyba umarł całkowicie. Mhm. Ja, ja akurat tego serwisarka nie kojarzę, w sensie, no ja jakoś tak nie, nie, nie szukałem mówię za bardzo, zresztą swego czasu jakby rzeczywiście rozważałem vpn takiego komercyjnego, to mój, że tak powiem, moje zainteresowanie przykuł TunnelBear mhm. i... On miał chyba fajny klient makowy był, tam, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. No tam generalnie on wspierał klient, oprogramowanie klienckie jest na, na wszystkich chyba platformę, platformy. No jest na, na iOSa, jest na, na Androida, na Windowsa, w przeglądarkę jakiś bloker też jest, także mhm. na Mac -a. Także i, no fajnie jest, fajnie jest zrobiony. Generalnie pozytywne opinie o nim też czytałem, w związku z czym prawdopodobnie jego bym też tutaj rozważa, ale oczywiście nie mam nic wspólnego z tą firmą, więc nie musicie tutaj się aby absolutnie sugerować, e, moim zdaniem, w tej kwestii. Jak również i moim, jeśli chodzi o szerszarkę, jeszcze, jeszcze raz to podpowiem. Jeśli chodzi o ceny, tak, NordVPN, czyli ten promowany w YouTubach, kosztuje 3 euro miesięcznie za pierwsze dwa lata, czyli zbliżony jest powiedzmy do A, VPN, który cieszy się tymi wirtualnymi serwerami, jest najdroższy, bo kosztuje. 8,32 dolara za miesiąc przy, tak i to jest na 12 miesięcy, to jest, to jest ich najtańszy aktualnie plan, no przy tym to się dynamicznie zmienia, tam są co chwilkę jakieś promocje, kody afiliacyjne, talony na balony, inne takie, więc to musicie sobie po prostu od, odpowiedzieć na pytanie, co jest, jeśli coś wam jest potrzebne, to to samo jak gdyby dostosować, sprawdzić, czy czy dana usługa będzie po prostu spełniała, waszą, spełniała wasze potrzeby. Tak, jeżeli chodzi o misia, to jest od 49 dolarów na miesiąc przy rocznym, czy uh dolary -huh. 33 centy na, na miesiąc, czyli tak porównywalnie, tak no, generalnie widać, że ta konkurencja jest, to różnice są kosmetyczne tak naprawdę. Dokładnie. Tak? A biorąc pod uwagę, że VPN, myślę, że, od czasów chyba Wikileaks to rzeczywiście zainteresowanie wzrosło znacząco. No to faktycznie te promocje mogą się pojawiać stosunkowo często, także plujcie. Walentynkowa promocja na przykład. No właśnie, ciekawe, ciekawe, co tutaj się pojawi, tak? I jak to ubiorą czy, marketingowo? Czy, czy właściwie co, co się Podaruj pojawiło? Tak, z hmm. I Jeszcze raz przestrzegamy przed wszelkiego rodzaju darmowymi usługami. Znaczy, korzystajcie z nich z głową, tak? Ja korzystałem z tego projektu Pena, którego zapłaciłem, miałem 30 dolarów za licencję wieczystą, a teraz się wymądrzam, żeby nie używać darmowych. A czym się różni 30 dolarów od darmowego? Niczym. Używajcie z głową, jeżeli, jeżeli to, to, co, to, co wybraliście, widzicie, że jest takie, ten deal jest zbyt dobry, że mógł być prawdziwy, to używajcie go tylko do takich rzeczy, na których wam nie zależy. Dokładnie tak. No i teraz przejdziemy do tak do, do rozwiązań, które dostajemy w zasadzie w pakiecie. Tak? Czyli Aha. chodzi tutaj jakby o dostęp do naszych zasobów lokalnych, zdanie W tym przypadku to może być nas, to może być komputer uruchomiony tak, mhm. w domu. Czy, czy, czy które, które powiedzmy tam mamy czy jakiś nie wiem, intranet, jeżeli to jest jakaś nasza mhm. mała firmka. Mianowicie są dwa rozwiązania. Jest VPN serwer, dostępny na praktycznie każdego urządzenia z prawda? Uh -huh. Od Synology i VPN Plus serwer, czyli na, 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 na system SRM, czyli na routery na przykład takie jak RC2600C. Zgadza się. To znaczy tak, Jeśli jeśli też też, żebyście tutaj wiedzieli, to nie jest kwestia tego, że że naszym sponsorem jest Synology, dlatego będziemy opowiadali na routerach Synology, znaczy o rozwiązaniach Synology, tylko je się konfiguruje najprościej. Dlatego a po pierwsze, nie a po, a po drugie, no, zdecydowanie najlepiej nam się rozmawia, czy opowiada o tym, co sami y, przećwiczyliśmy na własnym sprzęcie, niż, y, no, nie, nie będziemy się dzielić wiedzą wirtualną, tak? Mhm. No tak, jak, czyli jeszcze raz, tak jakbyśmy uporządkowali, czyli jeżeli potrzebujemy ukryć naszą y, Bytność, no, nasze, nasze poczynania w sieci od czasu do czasu, tak, to możemy albo wykupić tą usługę u którejś z tych firm, które się tym zajmują. Dodatkowo dostaniemy również możliwości teleportacji się gdzieś w przestrzeni w in, do innych krajów, i ewentualnie jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Możemy to samemu postawić, nie wiem, na jakimś Raspberry Pi, czy dowolnym komputerze starym, korzystając z jakiegoś Tutoriala na sieci, możemy to postawić na VPS-ie, tak? Czyli od kogoś, od operatora, wykupujemy jakąś maszynę wirtualną i z nią się łączymy, na niej, na niej stawiamy. I to, nie wiem, rzędu jest nie wiem, 5 dolarów. Podobno maszyna na line na przykład sobie jest w stanie z tym poradzić i bardzo dobrze działa. Natomiast to też musimy się posłużyć jakimś tutorialem, musimy się Sami ubrudzić sobie ręce konsolą, żeby, żeby to zainstalować, lub możemy użyć DSM, SRM, tak jak, tak jak mówił Marek. To, co jest wielkim minusem robienia tego samemu, to pamiętajcie, że to nieważne, jak bezpieczną usługę znajdziemy, to ten system musimy łatać, musimy go pilnować. Więc tutaj kwestie administracyjne zostają na naszej głowie. Jeśli chodzi o coś, co jest już uszyte jakąś, to są te same jak gdyby, protokoły, natomiast czy, czy, czy pakiety, tylko one są ubrane w jakieś tam dodatkowe funkcje przez, przez czy Synology, czy Kunapa, czy, czy tam kogokolwiek, który to sprzedaje, to oni się już troszeczkę martwią tym, żeby to z jednej strony było aktualne, bezpieczne, dwa, no nie pogryzło się z całą resztą. Więc to jest troszeczkę takiego świętego spokoju. Mhm. To, co ewentualnie. W też możecie wykorzystać, to jeżeli rzeczywiście okazjonalnie potrzebujecie się nam zabezpieczyć przed, przed, tą, przed tym zaglądaniem wam przez ramię, to nie dobrze możecie korzystać z sieci firmowej, tak, czyli łączyć się do firmy, tak, czyli jesteście w dziwnym miejscu, knajpka się nazywa, nie wiem, piekiełko, ogólnie śmierdzisiarką nie jest ciekawie, no to jak chcecie się tutaj połączyć, no to no to po prostu łączycie się do firmy, no ale w tym momencie administrator firmowy jakby was widzi, więc no to, to zależy, jak tam polityka firmowa jest, jest u was rozwiązana. Ale jest to też jakaś opcja. Tak, ale ale, ale, ale mając, też, mając też serwer VPN uruchomiony na własnym komputerze, możecie się z takiej kafiki podłączyć do domu i dopiero z domu łączyć się do tych wszystkich miejsc, które. Niektórych nie chcecie śladów zostawić w kofajce, tak? Dokładnie. I to jest jakby, posiadając już czy NASA, czy przyzwoity router, to, to warto to włączyć, włączyć sobie samemu. Więc jeśli mamy NASA, który jest chyba najpopularniejszy wśród, wśród Was, przynajmniej z tego, co słyszymy, to jeśli chodzi o syn. A, tak chcę tak się wtrącać tylko, bo ja tego doświadczenia nie mam, natomiast wiem, że ty posiadasz zarówno na NASA, jak i na Kuna, kunap Kuna ma też VPN-a tak. w swoich pakietach? Tak. Bardzo podobne, analogiczne te y, pakiety. Tutaj, tutaj to jest, y, jest to tak samo. Skonfigurowane, zorganizowane. Pod spodem są te same pakiety. No to tutaj oni nie, nie, nie wymyślają tego od początku, tylko bazują na tym, co jest w systemie. Za obsługę VPN-ów odpowiada VPN serwer, jak się łatwo domyślić. Jest to dodatkowy pakiet, który, który możemy sobie zainstalować na, na naszym DSM-ie. Przy czym, żeby z zewnątrz było widać nasz router, znaczy nasz, nasz router, żeby nasz router obsługiwał połączenia VPN, to pewne porty, na których. Ten VPN kontaktuje się ze światem, muszą być wypuszczone na zewnątrz. Więc musimy wykonać tak zwaną translację adresów, przemapować adresy, czy nad statyczny wpisać. Różnie to się nazywa, różnie, różnie jest to jakby w nomenklaturze opisywane. Natomiast chodzi o to, że komunikacja na konkretnym porcie, konkretnym protokołem zostanie przesłana do naszego NASA i on dalej będzie się tym zajmował. Więc w zależności od tego jaką mamy fantazję właściwie. Możemy sobie wybrać PPTP. To właściwie tutaj nie, tego nie polecamy. Możemy wybrać OpenVPN lub L2TP. Czyli według mnie te dwa ostatnie, czyli L2TP, inaczej IPsec. Jakie są funkcje? No przede wszystkim jest intuicyjny i bezproblemowo konfigurowalny, bo z GUI się go konfiguruje. Tak nie musimy różnych magicznych komend dodawać, nie musimy jakiś haseł gdzieś dziwnie wpisywać, dziwnych Skryptów, odpalać. To się wszystko dzieje z konsoli. Mamy jedną platformę dla wszystkich sieci VPN, więc możemy sobie wypuścić na przykład dwa: OpenVPN, L2TP. Bo część urządzeń będziemy łączyli tak, część inaczej, tak? w zależności od tego, jakie, jakie mamy klienty, jakich klientów dostępnych mamy na danych systemach, czy z czym nam jest wygodniej. Nie, musi to, nie jesteśmy przywiązani do, do jednego protokołu. Pozwala bardzo łatwo zobaczyć, kto jest podłączony, tak? Czyli mamy monitoring, tak? To nie jest jakieś takie czarne pudełko, które wiadomo, że działa, bo mruga, a jak nie mruga, to znaczy, że nie wiadomo, co się dzieje. Znaczy, chodzi o to, że są, nie, nie tylko są logi połączenia, ale też można w danym momencie sprawdzić, kto jest podłączony, kto aktywny. Ak I go kopać nawet, jakbyśmy bardzo chcieli, tak, tak, tak? Ktoś nam tutaj wchodzi, a tu nie chcemy się i kopa, i leci. To, co, to, co jest do 40 połączeń obsługuje, przy czym, na no, umówmy się, to nie jest już najprostszy nas, to już będzie, to już będzie większy nas intelowy, który, który to obsłuży. Jednoczesnych, dokładnie. Jednoczesnych, mhm. tak, 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 bo tutaj nie mamy żadnego licencjonowania, tu możemy tak naprawdę wpuszczać tyle osób, ile nam się podoba, ile wyrobi nasze łącze, ile wyrobi nasz serwer. Zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych grup użytkowników czy użytkownikami, tak? Kolejna zakładka. Możemy wybrać również, którym portem LAN się komunikujemy ze światem zewnętrznym przez VPN, czyli możemy sobie jakby też tego, to, ten ruch w jakiś tam sposób rozgraniczyć, żeby, żeby nie zapychać tego, tego połączenia lokalnego. Mamy możliwość i kontrolę nad tym, jakie tam adresy IP są nadawane tym wirtualnym użytkownikom, jak również możemy ustawić różne metody uwierzytelniania dla, dla jednego protokołu. No tutaj chyba chodzi głównie o OpenVPN, natomiast w zależności od y, pewnych grup, czy pewnych też poziomów dostępu, możemy ustawić różne metody uwierzytelniania dla, dla poszczególnych grup użytkowników. Mhm. I korzystasz z tego. I korzystam z tego aktywnie, oczywiście. I masz tutaj już tego OpenVPN-a, czy masz IPsec 2TP? Mam 2TP a włączonego, OpenVPN-a Mam włączonego na innym serwerze jeszcze. To nie jest że to jest PFSense. Mhm. mhm. Okej. Okay. No dobrze, to widzimy. No ja akurat korzystam. Oczywiście na naszym mógłbym też uruchomić sobie VPN serwer, natomiast z uwagi, to korzystam z wersji VPN Plus serwer, czy Plus serwer, która oczywiście ma to wszystko, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli. Mhm. Też wspiera wszystkie protokoły, czyli PPTP, OpenVPN, L2TP, IPsec. Dodatkowo y, wspiera Synology y, VPN tak? i e, SSTP, czyli ten drugi Microsoftowy. Mhm. Z tym, że zarówno do VPN Synology własnego takiego oraz tego SSTP Microsoftowego świeżego potrzebne są licencje. I standardowo jedna licencja jest jakby w pakiecie, tak? Czyli dla administratora wejdzie. Tak, natomiast maksymalnie można tych licencji 20, czyli obsługuje taki router, obsługuje 20 jednoczesnych użytkowników tak? mhm. podłączonych. Koszt licencji standardowo to jest 9,99 dolara za użytkownika, za jedną licencję. Miesięcznie? Nie, to jest, jedno, to jest wieczysty. Kupujesz raz i, i masz dożywotnio. Można te licencje również przenieść na inne urządzenie, jakbyś przygotować. fajnie. Także y, tak, bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. A jeszcze fajniejsza sprawa jest, że od w zasadzie wiosny zeszłego roku można dodatkowe sześć licencji użytkowników zdobyć za darmo od Synology. I to jest promocja, promocja no, czyli taki ukłon w stronę użytkowników związany. Jakby z pandemią tak wirusa COVID-19, do 30 września tego roku, czyli 30 września 2021, tych dodatkowych sześć licencji za darmo możemy wieczystych otrzymać, plus jedną licencję site to side. Mm -hmm. Także Bo to naprawdę... Z tego co pamiętam, to, tak, to, 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 to już na no, zauważyłem, że ta promocja jeszcze działa, mi się wydawało, że ona w zeszłym roku, we wrześniu miała się skończyć. Też, ale też, też, też myślałem tak, że. Przedłużyli. Tak. To, to miło. Pandemia się przedłużyła, to i promocja się przedłużyła. Dokładnie. No także wszystkie usługi, które są dostępne w standardowym serwerze, plus właśnie Synology, SSL, VPN, usługa Web bo ty masz Web u siebie też czy nie, nie masz. No nie, więc, czyli, nie. czyli to dochodzi i zdalny pulpit. Tak, no Web czyli, czyli podłączenie do serwerów web w naszej Sieci lokalnej, tak? Czyli to możemy się podłączyć chociażby do, do DSM-a, tak? Zdalnie mhm. bez, u, bez załączania zdalnego dostępu, tak? Czyli połączymy się. Czyli taki troszeczkę jak gdyby Proxy VPN, ale na poziomie samej przeglądarki z dostępem do tej jednej strony. Mhm. No i możemy stworzyć własny intranet, tak? No tak Nie wiem. Tak, tak, ma, tak, ma, tak. Masz drukarkę w swojej sieci, ona ma też interfejs webowy, no to logując się przez VPN plus witrynę możesz podłączyć się też do, do, do witryny takiej drukarki chociażby. Ale już plików po SMB w ten sposób się nie dostana? Nie, bo, bo tak. Ten WebVPN nie wymaga klienta, czyli, czyli tutaj, tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest tunelowanie przez przeglądarkę, tak? Mhm. I, i, I to działa świetnie. Nie pod, przez usługę SSL-VPN, która wymaga po zalogowaniu się na zainstalowanie klienta. Mhm. I w tym momencie ten klient już jakby no, rolę to jest, to, tej warstwy tak, takiej, tak, tak. Tej, tak, zajmuje się komunikacją i tutaj wtedy po podłączeniu no, działa to tak, jakbyśmy byli w sieci lokalnej. Z tego co kojarzę jest tak. też aplikacja na iOSa która umożliwia po prostu po jej aktywacji i zalokowaniu się również. Nie, już w tym momencie nie przez przeglądarkę, tylko jakby przez aplikację. Tak, dokładnie, dokładnie. jest, jest to Połączenie się z, z tą siecią. A jest to dokładnie aplikacja to VPN, logicz, Plus. VPN+. Plus VPN+, tak. Mhm. Zalny pulpit. Pulpit. To też jest fajne, bo działa to... Naprawdę fajnie i nie wymaga właściwie żadnego klienta, tak? bo możemy do, mm, korzystać z protokołu RDP, łączyć się do y, maszyn z Windowsem, bądź z VNC i podłączyć się do Maca. Tak? Działa to w wyglądarce też. Uh -huh. No niestety, przez to, że działa to w wyglądarce, nie działa to jakoś rewelacyjnie szybko. W sensie, no, klient Microsoft RDP, tak. Uh -huh. No, no działa wydajniej, tak? No jasne. Niż niż na przykład takie rozwiązanie webowe, ale jeśli na przykład ja mam uruchomioną maszynę wirtualną na, na swoim nasie i na no, sieci lokalnej oczywiście działa to bez problemu. W sieci łączyć się z zewnątrz, no już, już miałem problem, natomiast wykorzystanie tego VPN-a umożliwia, tak? I to zarówno uh -huh. mogę się połączyć przez zdalny pulpit też w przeglądarce, bądź Swy, dzięki wykorzystaniu synolodzu SSL, VPN, wtedy połączyć się za pomocą klienta, chociażby właśnie takiego jak, jak Microsoft RDP, Szybko. Czyli zostawiając coś takiego w domu, nie wiem, masz możliwość zdalnie połączyć się z, z tą maszyną wirtualną. Nie wiem, tam podstawowe, nie wiem, zapomniałeś jakiegoś pliku, czy mhm. zapomniałeś czegoś przesłać, wydrukować cokolwiek jesteś w stanie to, to ogarnąć. No rozumiem. Dokładnie. Dodatkowo, bo w tej wersji darmowej tam zdaje się, że nie ma licencji. Nie ma możliwości y, zakupu licencji czy stworzenia tunelu takiego site-to site. Gdyż co, DSM, DSM chyba tego nie posiada, to mhm. wydawało mi się, że też jest jedna licencja site to site w, w routerze, ale to, to, to sprawdzimy, nie, nie, nie tak jestem w, tutaj. W, w routerze czy w, w dsm -ie? Nie, bo w TSM-nie ma. Natomiast w, w routerze y, też. W SRM nie ma. W PSRM nie ma, nie ma. Nie natomiast ma. No, teraz jakby jest, jest w promocji też, natomiast jak najbardziej to kupić mhm. również można, tak jeżeli ktoś tam po prostu nie posiadał. A pamiętasz, ile ona kosztuje osobno? O Jejciu, wiesz to zaraz, zaraz sprawdza. Ej, tyle samo, 9,99. Ej, jak za darmo. Także bardzo powiedziałbym, jak to się mówi... Pro, polityka probezpieczeństwa. Da <laughs> się zabrać. Na, na, na naprawdę w wysokim poziomie, bo te ceny nie są, nie odstraszają, a, a biorąc pod uwagę, że, że to są licencje wieczyste, tak, no to moim zdaniem naprawdę warto. Co więcej, no tak jak wspomniałeś, to zarządzanie tak uprawnieniami jest, jest też tutaj yy, bardzo, bardzo wygodne. Można załączać. Yy, umożliwiać konkretnym użytkownikom korzystanie z wybranych na przykład protokołów. Okay. Jest oczywiście podgląd, są logi, no, także no, różnica między jakby tym VPN Plus serwerem a, a zwykłym, no to są te dodatkowe, to, to jest to, że, że mamy jakby wsparcie dla Synology SSL, Web, VPN i zdalny pulpit i SSTP, wszystko z, jakby, do znaczy Synology SSL, VPN mm -hmm. i SSTP wykorzystuje, licencje, no i mamy możliwość zestawienia połączenia site-to-site. Urządzenie wiera nie 40, a 20 jednoczesnych połączeń. Myślę, że to wynika też jakby z mocy obliczeniowej samego routera, który no, jest szybki, ale też chodzi o to, żeby to jakoś efekt, zachować wydajność. No jasne. To może jakiś taki malutki sucharek na, na koniec ode mnie. Sucharek będzie tłumaczony, więc on będzie dodatkowo trudny, trudniejszy. Wiesz, co łączy ze sobą drwali programistów, informatyków? No nie mam pojęcia. Miłość do logów. Affinity to logs. No tak. Kompotu czy języków? Akcent. Akcent angielski. dobrze, to, to tym optymistycznym akcentem chyba się powygnamy. Dopłynęliśmy. Z premedytacją nie opowiadaliśmy o konkretnej konfiguracji, bo to wykracza trochę poza kwestię podcastu. To jest znaczy tak, jeżeli chodzi o konfigurację na ten Synology, to ona jest naprawdę trywialna. Tak, to jest. To jest to Trzy kliknięcia jest, tak. i gotowe. I, I to jest naprawdę niesamowite. Zgadza się. Yy, także, także no ja, ja polecam, jestem mega zadowolony. Powiem, co tu mi i orzeszki? Powiem szczerze, że się przymierzałem w ogóle do tego. Przez długi czas, kiedyś mi się wydawało, że to jest jej, to nie, nie ogarnę i w ogóle, a, a później kurczę jeden wieczór mówię i to bez tych wspomagaczy. Yy, naprawdę. O suchym pysku? Tak. No, także to, to w zasadzie chyba tyle. Co zapraszamy do testowania? Znaczy, Jeśli nie macie bardzo doświadczenia, tak z VPN-em. Czy jakieś typy, co uważacie, że warto zasugerować też yy, innym słuchaczom, to się podzielcie z nami. No, także. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się. Jeszcze przypominamy na koniec, że naszym partnerem jest Synology. Trzymajcie się na razie. Buziaki. No. Tak, całuski. Takie przez maseczkę. Do <laughs> no siebie wydniemy. Powiedz teraz, no Marku, czy ja cię mogę na minutkę przeprosić? Oczywiście. Dziękuję. Nie wiem za co, ale, ale przeproś. No i poszedł sobie. Miał tylko przeprosić. To bo stoper, stopper, będzie się działo. Ciekawe czy się nagra ewentualnie. To i owo. Co tam z otchłani dociera. No daje, daje Ralewski, czy jak to mówi Siri Rajkluski K swoją drogą, tak sobie mówię teraz do siebie, skoro rymka nie ma. Ale takie... Ja mam często takie skojarzenia, że jak patrzę na kogoś, to próbuję dopasować twarz do kogoś innego. No, jakoś podobieństwa skojarzenia tutaj na mnie ciążą. I w przypadku Remka to moje najbliższe skojarzenie, zestawienie, to jest po prostu aktor John Lowitz. Normalnie jakby jakby skórę zdjął. No to będę uwielbiał komika, lecz to tak między nami. To jest względność czasu. Odcinek numer 122. 1 plus 2 plus 2 da się 5, także odcinek na piątkę. Dzięki. Okej, okay, tak. To teraz czekaj, czy coś. Na czym to skończyliśmy? Czekaj, kliencko to jest 9,99, a Wytniesz tam może chwilkę. Mhm, oczywiście. Poszperać.